Joanna i Kamil Osypowiczowie znaleźli miłość na planie 8. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Para pobrała się w 2023 roku, a wcześniej na świat przyszła ich córeczka. Teraz oboje pochwalili się kolejną dobrą nowiną. Popłynęły gratulacje, program Rolnik Szuka Żony połączył już wiele paragrafów. W ubiegłym roku sakramentalne, tak powiedzieli sobie M. Inaczej, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka oraz Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz, którzy poznali się w 8. edycji hitu TVP. Kamil oświadczył się Joannie na planie ostatniego odcinka Rolnika, który telewizja wyemitowała w grudniu 2021 roku. W tym czasie potwierdzili też, że pobiorą się za 2 lata i słowa dotrzymali. Z kolei w październiku 2022 roku poinformowali o narodzinach córki, która otrzymała imię Antonina. Pokazali ją M. i N. W jednym z odcinków programu Pytanie na śniadanie, w którym zaprosili kamery TVP do swojego domu. Joanna i Kamil z Rolnika świętują pierwszą rocznicę ślubu. Czas mija nieubłaganie. Wesele Joanny i Kamila odbyło się z wielką pompą i bawili się na nim między innymi uczestnicy hitu TVP. Właśnie mija rok od kiedy małżonkowie złożyli uroczystą przysięgę przed Bogiem. Z tej okazji na ich profilach w sieci pojawił się krótki filmik złożony ze ślubnych nagrań oraz fotografii pary młodej i ich gości. Wszystkiego najlepszego kochani, jeszcze więcej miłości na kolejne lata. Najpiękniejsza rolnikowa rodzinka, jesteście niesamowici, dużo siły i miłości, pisali w komentarzach. Plejada również dołącza się do życzeń.